Jeszcze się nie pokazał. Już, jaki boleń. Ło. Jest. Ale ładnie siadł. Sumy. Tak. Albo ładny boleń. Ale wygląda na sumka. Fajny bolo. Podasz mi mój podbierak? Jest, siedź bolo. Ale piękny. O, nie wiem czy nie sum. Sum. Sumek. Ach, ale widziałem jak wyszedł cały. Pięknie. Ty chodź tu. O, Poszedł. Na jednym grocie wisi. Iha! Ale gwizdno. Dobra, idę. Dasz podbierak? Nie, na jednym grocie, ale... Na jednym grocie, ale dobrze siedział. Moi drodzy, dzisiaj będzie o woblerach domowy Ninja, ale o nich najlepiej opowiedzą twórcy tej łownej przynęty. Wiosna za oknem, piękna pogoda, człowiek by się zakochał, ale żona nie pozwala. I o czym? O domowym Ninja, tak? Rozmawiamy? Tak. Co, dlaczego, jak? No tutaj twórcą jest najlepszy rękodzielnik na rejonie. Słuchaj, to jest bardzo podobna przynęta tak naprawdę do jeziora Beduina, jeśli chodzi o charakterystykę pracy. Przy czym pomyśleliśmy, że dobrze by było zrobić coś bardziej krępego, bo ten jezior Beduina jest smukły, a tutaj mamy taką bardziej krąpiowaty wygląd. To nie jest tak, że bolenie żerują tylko na uklejkach, na sieczkach. To mit. To jest mit. Co prawda te chlapaki, no często jak jest gdzieś zbita drobnica, walą w to, ale bolenie, tak jak już mieliśmy takie sytuacje na przykład, że łowimy bolenie gdzieś z dna albo z toni, bolenie na przykład potrafi brzankę mało wypluć, co nie? Miałem nie mówić, co nie. No nie. Jeszcze się nie pokazał. Już, jaki boleń. Ło. Wejdziesz do tego podbieraka? Ledwo, ale wszedł. Domowy ninja. I to jak? To jest grube 70. Pociąg zjadł. Oh fuck. Kolego. Nie, no jeszcze troszeczkę. Dobra, to daleko. 72,3,2. Bolenie nie żerują tylko na uklejkach, tak naprawdę na wszystkim, co w wodzie pływa i nadaje się do zjedzenia. Stąd też wymyśliliśmy sobie, że potrzeba czegoś bardziej krępego. Udało się uzyskać fajne parametry techniczne tych woblerków. Tak, bo one... on powstał, żeby trochę dalej latał, żeby do łowiska, wie, żeby dalej sięgnąć ryby. I tak się zaczął domowy ninja. Taka jest tak, on 7,5 cm waży aż 11 gramów i jest pływający. Czyli fajnie, na fajne odległości można tym rzucić i też fajnie go później sobie ewentualnie wypuścić. Klasyczne takie nasze łowienie, czyli łowienie wachlarzykiem, przytrzymywanie w nurcie, łowienie wzdłuż opasek, przytrzymywanie, tak jak wcześniej wspomniałem, na wolniaczka zwijanie, często rzucamy i w ogóle nie zwijamy tej przynęty. Kasujemy luz, trzymamy napiętą plecionkę, on tak naprawdę w łowisku szuka ryby. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie szybkie przybliżenie. Jak z niedźwiedziem w Bieszczadach. Co zrobić, jak spotkasz niedźwiedzia w Bieszczadach? Nic, niedźwiedź zrobi wszystko za ciebie. Domowy ninja też. O. I teraz brawo dla Dasia, łapki w górę. No tak, może mu rzepka pękła czy coś. Ale widziałem jak ci uderzył. Jakie złoto, panie. My tu gadu. No dawaj, idź za nim, bo go tu nie przyciągniesz. Ja mam podbierać.
Ty, ja nie wiem, czy to nie będzie coś grubszego. Ale nie było mocne branie, nie? Było, takie? Było, jak sam tu. Ale wejście smoka zaliczyć. Drugi rzut? Trzeci. Drugi, no. Najważniejsze, że nie w pierwszym. 70, no może nie 70, ale... 70. No, jaki gruby. Patrz, co wypluł. Z gęby. Nie, ma w dolnej wardze. Patrz, co wypluł. Co to, okoń? Nadżarta ryba, brzanka mała. To są często takie sytuacje, że wobler robi wszystko za wędkarza. To są naprawdę bezobsługowe przynęty. Jak go dobrze wprowadzisz wachlarzem w łowisko, to wie, zrobi za ciebie wszystko. No dobrze, bo tu tak mowa o boleniach, ale to też inne ryby, prawda? Tak, no my... znaczy, sumki na pewno już złowiłem, będzie pewnie u Pawła na filmach jest. Znaczy z tymi sumkami to chyba jest to troszeczkę nawet wręcz problematyczne. No jest. Aj też. Jest. Ach, bolo, ale strzał. Oh, pięknie. Ale uderzenie. O, moje bicepsy, sandacze też już łowiłem. No to sandacze to łowiłem. Jak najbardziej w nocy, w ciągu dnia. I nie wiem, czy na tego była ta brzana, która skasowała ci się na pamiętacz. No nie, no właśnie, no. Ładna brzana z opaski. No, ale ja mam to do siebie, że byłem takim youtuberem, że połowę filmów mi się zawsze kasowało. Więc tak naprawdę dużo też materiałów gdzieś tam zginęło nam po drodze złowienia tymi przynętami. No kolorystyka taką, jak przez te ostatnie kilka lat najbardziej nam się sprawdzały, to tutaj w pierwszym sorcie wypuściliśmy. Co do nazwy tego wobera byś opowiedział, jak ta historia wyglądała? No to wiesz, to jest długa historia. Ale opowiedz, bo to jest znaczy, ciekawe. Nie, zakładając kotwicę kiedyś, wiesz, do tego wobera oglądam jakiś tam program i wiesz, było coś tam, taki nieprzyjemny pan, który w domu rozrabia, to jest, wiesz, domowy ninja, no nie, który się tam, no jest... No niegrzeczny. Ja akurat wbiłem sobie kotwicę. Mówię, wobler będzie taki sam. Tak zostało. Także może to niektórych dziwić, dlaczego te woblery się tak dziwnie nazywają, ale tak po prostu to wychodzi. Jest zawsze powiązane, wiesz. Tak, jakaś legenda. Jest. Sandacz. Idzie lekko. Teraz zobaczymy. Jest taki podwymiarek prawie, jakby go przydepnął. Słuchajcie, generalnie tak jak łowimy naszymi woblerami, najfajniej znaleźć sobie miejscówki, gdzie te woblery prowadzimy gdzieś przy rynience, na blacie, jak jest twarde dno. Znaleźć takie miejsce, żeby ten wobler nie orał nam dna, ale co jakiś czas o to dno pukał, żebyśmy mieli ten kontakt z dnem. Prowadzimy sobie, cały czas czujemy pracę tego woblera na wędce. Ale najfajniejsze sytuacje są, gdy mamy taką miejscówkę, że ten wobler co jakiś czas o to dno puka, wtedy przynosi fajne efekty. Znaczy, wiesz co? To jest specyficzne branie, bardzo delikatne miałem. To jakby... No myślę, że boli, ale naprawdę delikatnie uderzył. Zobaczył nas i się odpalił teraz. Ale zeżar woblera. A jaki kolor? Papugę, co? A nie, wiesz co, założyłem jakoś tam coś czerwony dodatkowo. Pewnie o czymś zapomnieliśmy powiedzieć, bo to zawsze tak jest, że wiesz, stresik się włącza, jak Sebastian odpala kamerę. Ale tak z grubsza by było tyle. Adasia, powiedz mi, a po co biały kolor? Bo jeden jest całkowicie biały. Bardzo ładny kolor. Biały. Żeby ludzie sobie w własnym zakresie pomalowali. A, czyli ten biały model można samemu po prostu pomalować. O to chodzi. Jest tak łowny, że ja bym go nie wziął. Wiesz o co? Aha. Czyli biały sam w sobie jest bardzo łowny, a jak ktoś chce, może sobie go pomalować. Też fajny pomysł. No.
Siedzi. Siedzi. Ale nie był mocny. Nie, w ogóle ja już ściągałem woblera z tych kipieli. Widziałem. Daj pod dyrę. Ale zły. Co robić? Ale zły. Siedzi. Widziałeś? Poprawił. No, w tym samym miejscu. Nawet tutaj byśmy się nie chcemy otwierać. Mi też się nie chce. A to nie jest duży bolek. Ale go wyczułem, co? Gnojka. A. No ty dziadu, jeden! Cały mokry jestem przez ciebie. Ty go złowiłeś, a mnie twoje ryby moczą.